Chcę dzisiaj powiedzieć o rzeczy ważnej, moim zdaniem, która też jest rzeczą taką nie do końca chyba propagowaną przez nurty charyzmatyczne, bo charyzmatycy zasadniczo nie lubią, kiedy im się mówi o pewnych fundamentalnych rzeczach, ponieważ, jak doskonale wiecie, w charyzmanie popada się w ten sposób, bo wiecie, jak charyzmatyk staje się charyzmaniatykiem. On się staje nim. On zawsze na początku jest charyzmatykiem. Charyzmaniatykiem staje się wtedy, kiedy jego doświadczenie przerasta fundament. Ci z was, którzy znacie się trochę na budownictwie, to wiecie, że fundament buduje się zgodnie z tym, jaki dom się ma postawić. Inny jest fundament pod domek drewniany, leciutki, a inny jest fundament pod blok dwupiętrowy. Ja mieszkam w bloku i u mnie można zejść w fundament. Tam są piwnice, a to idzie jeszcze głębiej w ziemię wszystko. Ponadto jeszcze grunt jest mokry, a więc ten fundament tam jest bardzo potężny. No i na takim wielkim fundamencie można sobie budować parę pięter do góry. Charyzmatyk zamienia się w charyzmaniatyka wtedy, kiedy, kochani, fundament, który został zbudowany, jest wykorzystywany do budowania budynku życia cięższego niż ten fundament. Ludzie mówią, bo ja mam takie doświadczenie, bo ja tak doświadczam Boga. A Słowo Boże mówi tak. Kto wychodzi poza naukę Chrystusową, tak? To sparafrazuję, już ma problem. Ma problem. Bo takim samym rowem jest niesięgnięcie po głębie Boże, tak? Jak przekraczanie głębi Bożych. No jak się przekracza głębie Boże? No zaczyna się iść w bok. W bok się idzie i się uważa, że takie ja mam doświadczenie, bo ja tak przeżywam. Nie wszystko, co przeżywamy, rozumiecie, jest prawdziwe. Wszystko, co przeżywamy, jest szczere, ale nieprawdziwe. Szczerość to nie jest prawda. Poproszę, wpisz sobie to do głowy. Prawda to nie szczerość. To są rzeczy z dwóch różnych parafii. To dwie różne parafie. Prawda i szczerość. To co innego jest. Można być bardzo szczerym człowiekiem i cały czas chodzić w jakimś błędzie i opowiadać o swoim błędzie. Tak? Ostatnio byłem w jednym miejscu, w jednej wspólnocie i tam był pewien człowiek, on dalej jest w tej wspólnocie. I on cały czas twierdzi, że jest alkoholikiem. Ja tak nie znałem go, więc byłem grzeczny na początku. A potem przestałem być grzeczny dla niego. Bo już mi w oczy powiedział, że jest alkoholikiem. Ja mówię do niego, to idź pić. Na cholerę to się. Rób coś, co jest zgodne z twoją osobowością. Ja robię coś, co jest zgodne z moją osobowością. A ty rób, co jest zgodne z twoją. Tak? Bądź taki konkretny. Idź się schlaj, a nie przychodź tu. Po co tutaj siedzisz? Pięć słów na językach mówisz. Tak? I po co tu siedzisz? Się męczysz. Idź, pij. Ale jestem nie pijący alkoholik. Wiesz, o co chodzi? Kochanek i potem. Jestem kochanek, a nie po co. Mówię, jesteś albo alkoholik, tak, albo wolny, co ty jesteś. W ogóle co ty sobie sam powiesz do mnie? Alkoholik to jest człowiek uzależniony od alkoholu. Jesteś uzależniony od alkoholu? Jestem. Ja mówię, do uwolnienia jesteś. No do uwolnienia, jak jesteś uzależniony od alkoholu, sorry. Rozumiesz?
zdemonizowany w związku z tym. Mówię, jeśli chodziłeś, chodzisz na te AA, jednocześnie chodzisz do kościoła, mówię ci, popruli całkowicie wszystko i w końcu. A więc prawda to nie szczerość. Ja mówię, ja jestem szczery. Ja wiem, co mnie to wchodzi. Ale kłamiesz. Kłamiesz! Co z tego, że jesteś szczery? Szczerość to nie jest prawda. Prawda ma imię. Jezus tak ma prawdę na imię. Prawda to nie jest filozofia. Rozumiecie? To nie tak działa. I charyzmaniak powstaje w ten sposób, że zaczyna iść bokiem. Tak? Bokiem. Nie idzie prosto, tylko bokiem. Bóg mówi, idź prosto. I chodzi twoje patrzą prosto, 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 prosto. A gdzie bokiem? I mówi, bo ja tak przeżywam, bo ja tak mam. Rozumiesz? Ja tak mam. Ja tak doświadczam. Ale krzywo doświadczasz. To nie jest Bóg. To, czego doświadczasz, to nie jest Bóg. Bo to, czego doświadczasz, jest sprzeczne z prawdą Bożą wypowiedzianą przez Niego. To albo On musi mieć schizofrenię, tak? Albo Ty się mylisz. Albo mamy Boga schizofrenika, albo Ty się mylisz. Twoje doświadczenie jest błędne. Jakkolwiek ono Ci się wydaje prawdziwe. Ale jest błędne, ponieważ jeżeli Bóg powiedział w jakiejś sprawie jakąś rzecz, ustanowił ją, tak? Jako prawdę, to ona jest zawsze prawdą. Że Bóg za 1000 lat się nie rozmyślił, nie powiedział na inne zdanie. Tak? Teraz proszę kraść, zaczynać i wytracać. Tak? Nowe powołanie dla Kościoła. Tak nie ma. Cały czas jest tak samo. Ja kiedy uczę na szkole wiary o Bogu, o atrybutach Boga, tak? To mówię, że Bóg to jest stały, ale to jest postać stała. Teraz, bo ja w Boga wierzę, bo to jest postać stała. To nie jest chwiejna postać, to się zmienia z pokolenia na pokolenie. Stała postać. Stała. I kiedy się mówi do charyzmatyków na temat fundamentalnych rzeczy, to w ludziach takie niepokoje powstają. Dlaczego ty mi to mówisz? Czemu ty mi to mówisz? Wtedy taki artykuł napisałem, w ogóle i dałem wypowiedź Jezusa, tak? Na temat tego, że jeśli mnie naprawdę miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. No człowieku, tam się wysypały jakieś w ogóle setki w ogóle tekstów. Nie ma prawa, nie ma prawa. Wiecie, to wszystko zaburzeni ludzie piszą, wszystko porąbane głowy tam piszą, wszystko. Nie ma prawa, ja mówię, czego się trzeć? Ja od lat głoszę łaskę i tylko łaskę. Jakie prawo? Ale jak to się, jak komuś się mówi, że są jakieś przykazania, no co to jest przykazanie? Są prawdy, które głosi Jezus. Ostateczne prawdy. To zaczyna być rozwolnienie u ludzi. To są jakieś zasady? No są! No właśnie są zasady. Po co? Żeśmy nie poginęli tutaj, no. Na ziemi się żyje według zasad. Zasad. Bóg ustalił zasady. Nie po to, żeby człowieka ograniczyć, tylko żeby człowieka móc jakoś prowadzić przez to życie. Ludzie, my używamy 6% mózgu. No. No weź. Przecież to już sam początek informuje o tym, że jesteśmy kalekami. 6%, 90%, 90 parę procent niesprawnego organu. Ile jest renta pierwszej grupy? Ile tam trzeba mieć niesprawnego? Weź sobie zobacz. Człowieku. Jak, no rencista pierwszej grupy inwalidzkiej to 50%, to już wszystko. Jest, idzie 50%, rozumiesz, idzie ręka sparaliżowana, 4 palce nie działają, 1 działa, ale renta. A człowiek się rodzi rencistą. Okej? Okay? No, i teraz ten Bóg, on wie, że w ogóle chce jak najwięcej w tym wszystkim w ogóle ogarnąć i spóźnia się z tym przyjściem, tak? A więc ustanawia zasady, żeby w nich funkcjonować, żeby na wszystkich szlak nie trafił. I ona pokazuje te prawdy, mówi, dzieci moje, jak będziecie w tych prawdach chodzić, tak? To będzie dobrze. Stąd te teksty. Nic złego nie przyjdzie na sprawiedliwego. Zauważycie takie teksty?
A potem siedzisz i zastanawiasz, dlaczego zostałeś pałą. Ja nieraz siedziałem i mówię, kurczę, o co chodzi? Czy ja jestem sprawiedliwy? Czemu zostałem pałą w diabła? Z jakiego powodu? Jak ja uczę o sprawiedliwości, to ja mówię, co to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość to jest życie, posłuchajcie, na podstawie prawa. To jest definicja sprawiedliwości. To ludziom może gawę, bo jak? To jest łaska. Ja mówię, łaska jest prawem. Kiedyś było prawo z Synaju, a dzisiaj jest prawo łaski. Ale łaska ma zasady. Ludzie myślą, że w łasce zasad nie ma. Że łaska to jest enigmatyczna sfera, że leżysz do góry kołami i rzeczy się dzieją. W najlepszym samochodzie, w samochodzie proszę ciebie za milion dolarów, rozumiesz, musisz coś zrobić, żeby on ruszył. Jeszcze nie ma czegoś takiego, że podchodzisz do swojego samochodu, ci macha lusterkiem, mówi twoje imię, cześć Arturek, otwiera ci drzwi, siedzenie wyjeżdża pro ciebie. No takiego nie ma, to teoria. To musi, to za milion dolarów, to tam trzeba wejść i go włączyć, okej? Okay? Powiem ci więcej. Kurczę, jak mu się skończy paliwo, czy prąd trzeba zatankować albo naładować, tak? Za milion dolarów niestety trzeba. Tak? Bo to nie pojedzie dalej. Łaska, tak, jest obwarowana szeregiem zasad. Powiedzieć wam pierwszą podstawową zasadę łaski? Nie działa bez wiary. No i co? I wiesz, co możesz z łaską zrobić bez wiary? Rozumiesz? Wsadzić tam, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. I to wszystko. Rozumiesz? I to wszystko, co ze z łaską możesz zrobić. I co z tego, że jest łaska dana, jak nie wierzysz? Tak? I dziękuję uprzejmie, wszystko łasce dla ciebie. Chcę wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy dzisiaj. List do Hebrajczyków, bo sobie cały czas to przyglądamy. 6:2 pokazuje nam podstawowe rzeczy w bardzo jasny sposób. List do Hebrajczyków. 6:2 Od pierwszego jeszcze raz. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając podobnie do podstaw. I podstawa jakaś. Nauki o odmywaniach, wkładaniu rąk, zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym, uczynki, o odejściu od martwych uczynków, wierzę w Boga. Widzimy kilka podstawowych rzeczy. Tak podstawowych, jak podstawowe barwy matelcza. Podstawowe rzeczy. I tutaj jest nauka o sądach wiecznych. O sądach. Ludzie, ja chcę, żebyście zrozumieli, że życie z Bogiem to nie jest coś, co nie zostaje ocenione. Wszystko podlega ocenie. Kolejną rzeczą, o której uczę, kiedy uczę o Bogu, jaki jest, to uczę o tym, że Bóg jest sędzią. Bóg się nigdy nie zmienił. Nam się to źle kojarzy. Nam sędzia to się kojarzy z postacią, która funkcjonuje w jakimś systemie, na przykład w państwie polskim, że jest władza sądownicza i tam są sędziowie, i co system, co ustrój, to taka grupa sędziów. I już przeszliśmy różnych sędziów. Widzieliśmy sędziów, którzy byli związani z komunizmem, którzy działali pod władzą. Zasadniczo teoretycznie władza sądownicza jest władzą odrębną. No, prawda jest taka, że działa zawsze zgodnie z systemem. Tak? Taka jest prawda, jest brutalna prawda w ogóle o sądach. Ja pamiętam, kiedy stanąłem przed sądem po raz pierwszy w życiu, no to nie po raz pierwszy, ale w sprawie, za którą mnie zamknęli, to sądził mnie taki pan sędzia, który był znany w Polsce z tego, że podpisał najwięcej kar śmierci. Taki mnie pan sędzia sądził.
On był mistrzem w podpisywaniu kar śmierci, w zasądzaniu kar śmierci. Ja byłem w o tyle dogodnej sytuacji. Czy było moratorium na karę śmierci w tym czasie. Natomiast pan sędzia, on się nie bawił w wyroki niższego rzędu. On zawsze walił górną granicę. Rozumiecie? Więc jak się dowiedziałem, co mam za pana sędziego, przyjechał do mnie adwokat, powiedział, jak się ten sędzia nazywa i kto to jest. No to powiem wam szczerze, że no, tak się zastanowiłem wtedy, tak. To wtedy była taka pierwsza myśl, kiedy wyjdę. Wiesz, kiedy wyjdę. Mój adwokat doprowadził do tego, że zbito mi artykuł, z takiego artykułu 148, za który mogą dostać 25 lat od tego pana sędziego. Na taki artykuł, że mogłem dostać tylko 10 lat. Ale ten artykuł, za który miałem, był od roku do 10. Od roku. Pan sędzia miał taką rozpiętość. Dostałem 10. Bo ten pan sędzia w ogóle w górnych półkach pracował zawsze. W górnych półeczkach. A kara śmierci to był jego, proszę ciebie, atrybut. Okej? Okay? Ciekawe, zabrano mnie też na badania psychiatryczne. I dostałem taką panią prowadzącą, psychiatrę, która ściśle współpracowała z tym panem sędzią. To był team. Ona badała i orzekała o tym, że człowiek może stanąć przed sądem i dostać karę śmierci. To jest w takim składzie, byłem sobie wtedy. Więc sędziowie się kojarzą różnie, ale kiedy czytamy Pismo Święte, to sędzia jest inną postacią. Sędzia to jest ktoś inny. Jak sobie poczytacie Księgę Sędziów, to zobaczycie pierwszy atrybut sędziego. Kim był sędzia? I co Bóg mówi na temat sędziów, samego siebie określając jako sędziego? Sędzia to przede wszystkim był ktoś, kto ratuje. Jest napisane. I powołał Pan sędziego, tak? Który sądził Izraela, broniąc go przed Filistyńczykami. Wiesz, to byli sędziowie. Byli w ogóle sędziowie. Oni wjeżdżali, tak? Wjeżdżali jako ochrona. To byli ochroniarze. To byli ludzie stojący na jakby szczycie praworządności. To był sędzia. Bóg jest sędzią. Bóg to nie jest, tak? Pochrzaniona postać, która zajmuje się podpisywaniem kar śmierci, bo ma niskie poczucie własnej wartości. Nie. Bóg to sędzia sprawiedliwy. Bóg to postać, która stoi jakby na szczycie, tak? Jakby na szczycie takiej informacji o tym, co jest życiem, a co śmiercią. Oto Bóg. I Bóg się nigdy nie zmieni. Chcę, żebyśmy o tym sobie, na to sobie spojrzeli. Hebrajczyków 12, 24. Hebrajczyków 12, od 22 do 24. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. I do Boga, sędziego wszystkich. I do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam, do czego my podeszliśmy, kiedy się narodziliśmy z Bożego Ducha. Podeszliście do życia wiecznego, podeszliście do mocy, podeszliście do siły, podeszliście do miejsca, w którym będziecie przebywać, tak? W przyszłości. I do kogo podeszliście? Do Boga. Co tam jest napisane? Sędziego wszystkich. Wszystkich. Bóg to nie jest sędzia ludzi niezbawionych. Bóg to jest sędzia wszystkich. I my musimy zrozumieć, że to taki Bóg jest, którego my wyznajemy jako Ojca. Naszym Ojcem jest Prezes Sądu Najwyższego. Sędzia
I musisz taką rzecz mieć w sobie umocowaną. Okej? Bóg jest sędzią wszystkich. Spójrz dalej. Ewangelia Jana, 5 rozdział. Ewangelia Jana, 5 rozdział. Od 22 do 23. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi. Zobacz, co tu się zaczyna. Lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Ojciec nikogo nie sądzi. Sędzia sprawiedliwy. Co zrobił? Przekazał sąd komu? Synowi. Kim jest Jezus? Sędzią. To ludziom ciężko przez gardło przychodzi. To sędzia. Że Ojciec deleguje sąd na Jezusa. To sędzia jest. To teraz Jezus stoi na szczycie, tak, informacji o tym, co jest życiem lub śmiercią. Jezus. Patrz dalej. 26-27, ten sam rozdział. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak i dał Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Co mu dał? Dał mu władzę sądzenia. Dał mu władzę sądzenia. W ogóle czym była służba Jezusa na ziemi? To był sąd. On się już tam zaczął. Pierwsza informacja o tym sądzie była taka. Kto mnie nie wybierze jako Pana i Zbawiciela, pójdzie do piekła. Wiecie, co to jest? To jest informacja sądownicza. Jeśli nie zrobisz tak, to wieczny kazamat. Koniec. Kto to mówi? Sędzia! Sędzia! On w ogóle nie dyskutuje z tym. On nie dyskutuje. Pokazać ci, że on nie dyskutuje? Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Przepraszam, trzeci rozdział Ewangelii Jana. Od 18 wersetu. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Patrzcie dalej. Kto zaś nie wierzy, już jest posądzony. Kto go sądzi? Ty. Od razu. Kto w Niego nie wierzy, już jest posądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jak ja idę głosić Ewangelię ludziom, mówię, wiesz, że jesteś skazany na śmierć? No co ty? No. Dlaczego? Mówię, bo nie oddajesz się Jezusowi. Ciąży nad tobą wyrok śmierci. Wyrok prawomocny, wyrok. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Na tym polega sąd, że światłość przyszła. On przychodzi jako światłość i mówi, ja teraz będę sądził. Sądził. Ustanawiał to, co należy, a co nie należy. Spójrz dalej. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Ewangelia Jana, 12 rozdział. 47-48. Delegowanie drugie, ostateczne. 47-48. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, są słowa Jezusa sędziego, ja go nie sądzę. Dobra, zaczyna się delegowanie sądu po raz drugi. Nie przyszedłem bowiem, żeby sądzić świat. Lecz sobie świat zbawić. Jakby pozbywa się tego, co Ojciec na niego składa, na jaką rzecz. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego.
Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Co zrobił? Przedelegował władzę sędziowską na prawdę Bożą. Kto jest dzisiaj sędzią? Prawda Boża. Ojciec mówi tak. Ja, sędzia sprawiedliwy, składam na Ciebie, Jezus, władzę sędziowską. Jezus przychodzi na ziemię, ogłasza się jako sędzia, mówi: światłość przyszła. Kto nie wybrał światłości, idzie do piekła. I wiecie, co robi? Pozbywa się władzy sędziowskiej na rzecz prawd, które głosi. I zamyka się delegowanie sądowe. Co to znaczy? To oznacza, że prawda Boża jest sędzią. Jeżeli wychodzę poza prawdę Bożą, to strzelam sobie w kolano. Z automatu staję przed sądem. A ludziom się wydaje, że to jest w ogóle lajcik. Co to tam? Prawda Boża. Przecież jest łaska. Pewnie, że jest. Do nieba można wjechać na wózku inwalidzkim, bez nóg, bez rąk. Nie ma żadnego problemu z wyprutymi przez diabła szlakami. No nie kłopot, idziesz do nieba, masz zbawionego ducha. Tak? Wiesz, jak człowiek Boży popełni w swoim życiu błąd, za który zapłaci cenę, ok? Wysoką cenę. I potem przeprosi Boga, to Bóg mu to wszystko przebaczy. Ale rzadko bywa, że nogi odcięte odrastają. A odcięte ręce odrastają. Czasem bywa. Rozumiesz? Ale jak ci diabeł urwie rękę, to Bóg jest z tobą, ale ty nie masz ręki. I oczywiście życzę ci jak najwięcej wiary, żeby ci ręka urosła. Tylko, że wiesz co? Można z ręką. Można nie wpychać palców między drzwi, tylko posłuchać tego, co on mówi. On mówi: tu są drzwi, tu zawiasy, tu masz palce. Nie wkładaj tam palce. Taka prawda, sędzia twój przyszedł. Nie wkładaj tam. Nie wkładaj. Ale chrześcijan mówi: jest łaska. Bóg jest ze mną. Jest! Na 100%. Ale teraz twoje palce są diabła w dupie i zamierza nacisnąć pośladki. Rozumiesz, o czym mówię? Bóg jest dalej z tobą, a twoja ręka w dupie u diabła. On ma silną dupę. Panie. Wytrzymał wyrzucenie z nieba. Rozumiesz? Debil, psychopata, ale twardzie. Jest łaska. Jest. Zawsze. Panie, przepraszam, że tam wsadziłem rękę. Teraz będę budował wiarę, że mnie ręka odrosła. Buduj. A można było przez 15 lat robić co innego w życiu. Okej? Jakie są kryteria Sądu Bożego? Nie będę czytał wszystkich wersetów, bo nie będziemy mieli lat czasu. Ale te podstawowe przeczytam. Pierwszy podstawowe kryterium Sądu Bożego. Rzymian 2.1. Rzymian 2.1. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ ty sędzia czynisz to samo. Posłuchaj.
Nie ma przy tym usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ ty sędzia czynisz to samo. Ten werset czytany jest najczęściej w takiej konwencji nie sądźcie. Ale jak sięgniesz w ogóle w genezę tego zapisu, to ten zapis przede wszystkim pokazuje jedną rzecz, że prawda Boża, ona jest jednorodną strukturą. I ten, kto sądzi, tak, winien w 100% w tej prawdzie być, aby móc osądzić drugiego. To jest bardzo humanistyczne tłumaczenie. To jest takie tłumaczenie pod tytułem nie osądzajcie jednych drugich, a to w ogóle nie o to chodzi. Pierwszym kryterium sądu Bożego, wiecie co jest? Prawda. Bóg sądzi na podstawie prawdy, ponieważ dziś prawda jest sędzią i nie ma takiej opcji, żeby Bóg to ominął. To tak nie działa. Rozumiecie? Nasze dzieci od początku wychowują się w prawdzie. I nie było czegoś takiego, że kiedykolwiek nasze dzieci, one nie doświadczyły siły prawdy jako sędziego. Rozumiesz? Jak dziś pamiętam, Wiktor kilkakrotnie zrobił tą samą rzecz, za którą umówiliśmy się, że będzie dostawał lanie. To znaczy umówiliśmy się, ja te lanie zasądziłem. Powiedziałem, za to będziesz dostawał lanie zawsze. Było kilka rzeczy, o których Wiktora poinformowałem, że zawsze będzie dostawał lanie. Mówię tak, jeśli mnie kiedykolwiek oszukasz, mnie albo matkę, zawsze dostaniesz lanie. Zawsze. Jeśli się na kimś zemścisz, zawsze dostaniesz lanie. Powiedziałem mu, możesz się bronić aż do krwi. Ktoś cię zaatakuje, złam mu nos, żaden problem. Ja cię tego jeszcze nauczę. Ale jeżeli będziesz się mścił, dostaniesz lanie. Posłuchaj dalej. Jeżeli będziesz plotkował i mówił źle o innych ludziach, będziesz dostawał lanie. Jak spalisz dom, nie dostaniesz lanie. I któregoś razu zrobił coś po raz drugi lub trzeci. I pamiętam, przyszedłem do pokoju, powiedziałem do niego tak. Znów to zrobiłeś. Mówię, wiesz o tym, że musisz dostać lanie. I on siedział. I mówię, dobrze. Widzę, że to nie działa na ciebie. To nie działa. Więc zdjąłem koszulkę, wziąłem pas i mówię, ale lanie ktoś musi dostać, bo zostało popełnione przestępstwo. Ktoś musi beknąć za to. Kocham cię, więc ja za to beknę. Tak sobie przyrżnąłem tym pasem przez plecy, że aż mi się łzy pokazały w oczach. Już więcej nie zrobił tej rzeczy. Już jej nie zrobię. Nie to. Rozumiecie? Chcę, żebyście zobaczyli mechanizm pewien. U Boga tak jest. Nie ma czegoś takiego, i ja chcę was na to uczulić, że przejście poza granicę prawdy zostaje bez echa. Że chrześcijanin może sobie przejść poza granicę prawdy i to pozostanie bez echa, pożyjemy własne. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. To bzdura. To bzdura. To nakładziono nam do głów. Nic się nie stanie. Ja mówię, ty, powiem ci prawdę, o której też pewnie wiesz, że są takie grzechy, tak, które od razu zostają wykryte. A są takie, które później zostają wykryte. Przez długi okres czasu nie ma żadnego ruchu. I wielu chrześcijan mówi, o nic się nie dzieje. Ja mówię, nieprawda. Ty tego nie widzisz, że rzeczy się dzieją. Rozumiecie?
ktoś prowadzi podłe życie, źle się prowadzi i zaczęła i choroba go jakaś trafiła. I on tak nagle na mnie to przyszło. Ja mówię, nagle? No nagle? Nagle to się burza w Zakopanem może zerwać. Nagle. Jak ona nagle dostać cukrzycę. Chodziłem tak sobie normalnie, człowieku wszystko działało, trzustka mi działa pięknie, zrobiłem krok, to nagle zepsuła mi się trzustka. Nagle. Że się nigdy, tylko bo nagle trzustka nie zepsuła. Jak to nagle? Prowadzisz się tak od lat. Tak? Robisz coś ze swoim organizmem od lat. Nie działasz prawidłowo od lat i tak masz. A więc prawda jest granicą dla nas, ustanowioną przez Boga. I przekroczenie tej granicy, tak, ono owocuje sądem. Sądem. Drugie kryterium sądu. Rzymian 2,6. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości, pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża to opamiętania, Rzymian 2,4 tam, który oddał każdemu według uczynków Jego. 6 werset. Który oddał każdemu według uczynków Jego. Bez względu, z uwagi na uczynki. A więc mamy sąd, kolejny kryterium sądu to jest uwagi na uczynki. Na uczynki. Czyli człowiek jest sądzony na podstawie prawdy, jest jedna granica, możesz sobie wyrysować w ogóle czworokąt. Druga granica, tak, to jest z uwagi na uczynki. Ludzie mówią, to jest nieważne, co czynię. Ja mówię, bzdury opowiadasz. Do zbawienia wiecznego jest nieważne, co czynisz. Czyli w ogóle nie ma znaczenia, co robiłeś i co robisz, jeżeli chodzi o pójście do nieba. To nie ma znaczenia. Chrześcijanin może 1000 razy upadać, a idzie do nieba. To tylko jest jeden przypadek, w którym uczynki nie mają znaczenia. Tak zwane fundamentalne, podstawowe zbawienie wieczne. We wszystkim innym uczynki mają znaczenie i ogromne. I o tym za chwilę też będę mówił. Trzecia tych czterech granic to list do Rzymian 2,11. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. A więc Bóg sądzi bez względu na to, kim kto jest. Na przykład chrześcijanin żyje w kompromisie, popularnie mówiąc w kłamstwie. I człowiek, który nie jest chrześcijaninem, żyje w kłamstwie. I kłamstwo to kłamstwo. Bóg nie ma względu na osobę. To nie ma czegoś takiego, że ty jako chrześcijanin żyjesz w kłamstwie i ktoś, kto jest niechrześcijaninem, żyje w kłamstwie i że życie w kłamstwie w twoim przypadku nie będzie miało żadnych konsekwencji, a w jego przypadku będzie miało konsekwencje. Rozumiesz? To jest nieprawda. Życie w kłamstwie wcześniej czy później spowoduje, tak, że zarówno chrześcijanin, jak i niechrześcijanin beknie za to. Czyli bez względu na osobę. Bóg nie ma względu. Bóg nie ma względu na osobę, że ktoś jest wielkim usługującym, czy ktoś w ogóle nie usługuje. To, że ktoś jest wielkim usługującym, tak, to nie oznacza, że nie obowiązują go granice prawdy. Możesz 1000 ludzi do Jezusa przyprowadzać. A tak samo dostaniesz w łeb, jak wyjdziesz poza prawdę, jak ten, który nikogo nie przyprowadził do Jezusa. Dokładnie tą samą diabelską pałą dostaniesz. W ogóle rozumiesz? Prawda jest prawda. Bez względu na osobę. I ostatnia rzecz. Rzymian 2,12. Bo ci, którzy bez zakonu grzeszyli, bez zakonu też poginą, a ci, którzy w zakonie grzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg sądzi według stopnia poznania dostępnego sądzonemu.
Stopień poznania. Stopień poznania. Ktoś ci powie, jesteśmy w dość niedogodnej sytuacji, bo nasz stopień poznania jest ogromny. A więc kryteria sądu wobec ciebie będą ostrzejsze niż wobec osoby, która nie wie nic. Dopiero się narodził z Bożego Ducha, i on jeszcze nie wie nic. I on ma zupełnie inne kryteria sądu, a ty zupełnie inne. Pamiętacie słowo? Kto więcej ma, od tego się więcej będzie wymagać. To jest bardzo dobre. Kto więcej ma, od tego więcej się będzie wymagać. Spójrz na dziecko. Dziecku pozwala się na dużo więcej niż dorosłemu. Dziecko idzie, nasika pod doniczką. Nasika. Dorosły nasika, proszę cię, pod doniczką dym. Gdzieś nalał. A on mógł? On to ma 9 miesięcy. Tak? Rozumiesz różnicę? Stopień poznania. Takie to są kryteria sądu Bożego. Według prawdy, według uczynków, bez względu na osobę, według stopnia poznania dostępnego sądzenia. Ja w sposób taki bardzo informacyjny, ja nie będę teraz się nad tym rozciągał za bardzo, ponieważ na podstawach nauki chrześcijańskiej możecie sobie tego przesłuchać, jest to bardzo dokładnie wyjaśnione. Chcę, żebyście mieli ogląd tematu sądu Bożego. A więc po pierwsze, sąd nad ludzkością wylany na Chrystusa. On już się wydarzył. To jest rzecz, która już się wydarzyła. Wszystkie sądy Boże, które widzimy w Starym Testamencie, były wymuszone przez ludzi, przez ich zachowanie. Ludzie nie znali Boga, nie znali Go osobiście. I oni wychodzili poza granicę prawd. I diabeł ich dopadał. Bóg nie mógł nie osądzać, ponieważ sąd jest częścią Jego osobowości. To jest Jego osobowość. Bóg to nie jest postać, która oczekuje na upadek człowieka i chce go sądzić. W żadnym wypadku. Po prostu częścią Boga jest sąd. Częścią Jego osobowości. Kiedy ktoś wychodzi poza prawidło Boże, w sposób automatyczny natrafia na problem. Co ciekawe, to wcale nie Bóg tutaj na ziemi krzywdził tych ludzi. Kiedy czytacie w Starym Testamencie o tym, że Pan zrobił to, czy Pan zrobił tamto, Pan temu urwał to, a tamtemu tamto, tak? To w praktyce wyglądało to w ten sposób, że ludzie wychodzili poza prawidła Boże i kto ich dopadał? Diabeł. Jeszcze jak świat światem, a Bóg Bogiem, Bóg nikomu nic nie urwał. On jeszcze nikomu nie dał choroby. On jeszcze nikomu nie dał kalectwa. Rozumiecie? Bo sędzia to nie jest ktoś, kto takie rzeczy robi. To nie tak. Musisz obejrzeć Boga sędziego jako postać, w którym sąd jest. Wychodząc poza gabaryt prawdy Bożej, natrafiamy na naszego wroga. Rozumiecie? Na plejadę demonów. I to, co się dzieje złego w naszym życiu, nie jest wynikiem ingerencji Bożej, tylko ingerencji diabelskiej. Tak było i tak jest. Ale mimo wszystko jest to wynik sądu. Bo wyszedłeś poza granicę. I koniec. Dam ci prosty przykład. W Holandii możesz mieć marihuanę. Idziesz, jadasz sobie. Ale przyjeżdżę do Polski. Skręcę cię i pójdziesz do aresztu. Dlaczego? Bo u nas jest takie prawo, że no nie możesz tu marihuany, tak?
Rozumiesz, o czym mówię? I teraz do kogo ty masz prawo? O co tutaj chodzi? Ja nie poruszam aspektu moralnego, bo nas to nie interesuje w tej chwili. W tej chwili interesuje nas mądrość i głupota. W granicach Holandii masz marihuanę. W granicach Polski nie masz marihuany, tak? O takie prawo. Przechodzisz granicę i zaczyna się coś innego. Okej? Okay? Coś innego się zaczyna. Coś innego. Przechodzisz granicę prawdy Bożej i zaczyna się coś innego. Zaczyna się coś, czego nie ma tam. I to się nazywa sąd. Tu jest diabeł i on działa. Powiem szczerze, zupełnie legalnie w zasadzie. Jak oglądaliście opowieści z Narni, tam jest jeden z takich bardziej spektakularnych momentów, jak ta czarownica wjeżdża do obozu Aslana. Ty, ona wjeżdża powozem. To taki szok. Ja się na to patrzyłem, jak wjeżdża, to oglądałem, mówię, kurczę, powinien mieć łeb urwać i koniec na człowieku. Jedno machnięcie pazurem, dziękuję. Ale dlaczego on tego nie robi? Bo ona ma do tego prawo. Ona tam wjeżdża i mówi tak. Jest tu ktoś, tak? Kto cię zdradził. Mam do niego prawo. Przecież sobie ustanowiłeś. Ty. Rozumiesz? I Aslan z tego gniewu aż zaryczał, tak? I on mówi, pójdę za niego. Pójdę za niego. Ale zobaczcie, co ona robi. Szatan wchodzi i mówi, ja mam prawo, przekroczyłeś granicę, mam prawo ci urwać łeb. Mam prawo. Mam prawo. Bo działam w ramach sądu. Wręcz wykonuję w pewnym sensie sąd. Wykonuję sąd. A więc widzimy, że sąd nad ludzkością wylany na Chrystusa, on się już wydarza, że teraz mamy, że on się już wydarzył, teraz mamy prostą rzecz. Każdy, kto przyjmie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, uniknie pierwszego, głównego elementu sądu, czyli nie pójdzie do piekła. Już koniec, załatwiona sprawa. Bo ten sąd już się wydarzył, czyli cały gniew Boga zostaje wylany na Jezusa. Cały sprawiedliwy gniew Boga. Czyli my widzimy pierwszy temat sądu. Drugi temat sądu to sąd Boży w czasie obecnym, który jest nam objawiony poprzez tak zwane samoosądzanie, czyli pokutę, nawracanie się z różnych grzechów. To jest sąd. Słowo Boże mówi, jeśli byście sami siebie sądzili, nigdy sądzeni byście nie byli. Prosta rzecz. Jeżeli ja, tak, przekroczyłem granicę prawideł Bożych, co robię? Pokutuję, czyli sam się osądzam. Biorę tą prawdę, osądzam się tą prawdą i w tym momencie diabeł przestaje mieć do mnie dostęp, tak? Już nie ma dostępu w tym momencie. Tak? Czyli aż wróciłem. Krótko powiedziawszy, jako w pokucie ja wracam znowu w granicę. Czyli ja w ten sposób siebie osądzam. I to są takie dwie rzeczy, które tak naprawdę one są dzisiaj obecne. Sąd Boży wylany na Jezusa, który otwiera nam drogę do życia wiecznego i pokuta, która jest sądem, który tak naprawdę w naszym ręku. To jest coś, co teraz się dzieje. Czyli sąd, pierwsza część sądu, który już nastąpił, druga część sądu, który teraz jest dostępny. I teraz mamy pierwszą odsłonę tak zwanych sądów wiecznych. I to jest sąd nad ludźmi narodzonymi z Bożego Ducha. Wiecie, że każdy z nas stanie przed sądem. Każdy z nas. Sąd ten opisany jest w pierwszym liście Piotra 4,17. Oryginał mówi, że jest to sąd przed Trybunałem Chrystusowym. To jest sąd przed Trybunałem Chrystusowym. To jest sąd, który będzie się odbywał w niebie. A więc każdy z nas, drodzy przyjaciele,
stanie przed sądem Chrystusa. Umrzesz sobie tutaj na ziemi, albo też zostaniesz porwany, bo może tego sobie doczekamy, nie wiem. Ale każdy z nas stanie na osobisty sąd przed Chrystusem. Miejsce i czas tego sądu opisany jest jako sąd w obłokach, czyli tuż za bramą nieba. Czyli przejdziemy sobie bramę nieba i pierwszą rzeczą, która umożliwi nam pójście dalej, tak? Lub też, co ciekawe, nie pójście, jest Trybunał Chrystusowy. Czyli mamy pierwszą bramkę do nieba, już weszliśmy, już jesteśmy, już witamy się z gorzką, a tutaj Trybunał Chrystusowy. Czyli nie ma tak, że wpadasz, proszę ciebie, sobie tam do nieba i zaczynasz hasać. Tak? O, super, jestem w niebie, rozumiesz, to dołączam do jakiejś tam grupy w ogóle świętych i sobie latamy. Nie, nie latamy. Brameczka wejście, a następna zaczyna się brameczka sądu. Każdy stanie na sądzie. Każdy. Każdy. Każdy z nas. I będzie to sąd ku nagrodom. Lub ku braku nagród. Ku brakowi nagród. Czyli na tym sądzie dowiesz się tego, co w twoim życiu realnie zaszło. To tam pozbędziesz się resztek iluzji. Tam na wielkim ekranie zostanie wyświetlone całe twoje życie i zostaniesz poinformowany, co było w twoim życiu realne, a co było imaginacją. I tylko na podstawie tego, co było realne, ok? Zostaniesz nagrodzony. Reszta rzeczy zostanie spalona. Na twoich oczach. Rozumiesz? Cały twój potencjał, który częstokroć wydawał ci się niesamowicie wielki, zostanie spalony. Być może zostanie 5%. I z tych 5% dostaniesz nagrodę. Dlatego tak ważną rzeczą jest jakość życia na ziemi. Dlaczego my ciśniemy na jakość życia na ziemi? Ludzie, bo jest bramka sądu. Idzie się do nieba i staje się na sąd. I chodzi o to, żebyśmy my tam wnieśli coś. Ja tam zamierzam wejść z konkretnym kapitałem. Rozumiesz, dlaczego ja dbam o siebie, co się popularnie nazywa uświęceniem? Czemu ja jestem najarany naprawdę? Czemu ja zasuwam w tym wszystkim w ten sposób? Czemu pracuję nad sobą? Dlaczego? Bo tam jest sąd Chrystusowy. I ja chcę koronę. Ja jestem zainteresowany nagrodą. Ja nie jestem zainteresowany, że pójść do nieba, bo ja do nieba idę. Bo pierwszy sąd się odbył, a Turek jest niewinny. Rozumiecie? Żebym nie wiem, co zrobił, pójdę do tego nieba. Rozumiesz? Żebym nie wiem, jak narozrabiał, ja pójdę do nieba. Ale ja przejdę pierwszą bramkę. A potem jest Trybunał Chrystusowy. I Arturek stanie na Trybunał. I tam Arturek otrzyma nagrodę, albo nie otrzyma. Ja muszę tam coś przedstawić. Ja muszę tam mieć konkretne rzeczy. Co ja powiem tam? Panie, miałem mnóstwo iluzji. Tak? Mam talent, ten co mi dałeś, dam, zobacz, zawinąłem w chusteczkę. Przyniosłem ci z powrotem. Dobrze jest zadbany, czyściłem go codziennie. Chodziłem do kościoła w niedzielę. W środę na modlitewne, chyba że czasem nie mogłem. W piątek też poszedłem na ewangelizację, panie, żebym jakoś wyglądał w tym wszystkim. Dawałem dziesięcinę. Brutto nawet, panie. Mam tu taki, mam. I wiesz, co wtedy się stanie? Bo powie do mnie, Artur, połóż ten swój potencjał tutaj. I przyjdzie anioł i odpali miotacz ognia. Rozumiesz? I spali się chusteczka, i spali się wszystko.
Ja nie chcę, ludzie tam, byle czego. Od tego zależy moja wieczność. Ja nie jestem zainteresowany jedynie tym, żeby być w niebie. Jestem zainteresowany, żeby być w niebie i żyć na poziomie. Ja jestem zainteresowany zarządzaniem wszechświatem. Ja jestem za bardzo zainteresowany koroną. Rozumiesz? Jestem zainteresowany tym, że wchodzę i mówię, Panie, pomnożyłem to. Pomnożyłem to. Pomnożyłem. Ja pomnożyłem. I on do mnie powie, sługo dobry. Dlatego, że to pomnożyłeś. Zarządzaj. Rozumiesz, o co mi chodzi? I o to tobie też musi chodzić. I ty nie możesz myśleć, że to cię ominie, bo jesteś pod łaską, bo tam wpadniesz do ciebie i czym ty tam zamachasz? Człowieku, Biblio zamachasz? Czym zamachasz? Człowieku, powiesz po parę rzeczy na językach, nie dasz rady, bo przejdziesz przez bramkę pierwszą, do ciebie języki ustaną. Nie zaprorokujesz też, bo proroctwa ustaną. Koniec, nie będzie słowa wiedzy, nie będzie nic. Rozumiesz, będziesz goły i wesoły, jak Adam z Ewą na początku. Będziesz miał tylko to, co dostałeś. I on się zapyta, dzieciaku, obróciłeś? Panie, nie obróciłem, bo myślałem, że nie jesteś tak, jak mi o tobie mówili. Myślałem, że jesteś straszny, albo myślałem, że jesteś po ciebie jakiś inny, tak? Nie przyjąłem miłości prawdy, no to mam, przyniosłem z powrotem. Sąd ku nagrodą. Pierwsze odkrycie sądu Bożego. Wszyscy tam pójdziemy. Zasady tego sądu opisane w 1 Koryntian 3, 11-15. Po pierwsze, motywy. Po drugie, posłuszeństwo prawdzie Chrystusowej. Po trzecie, ilość uwolnionej mocy Bożego Ducha w to, co się robiło. Motywy. Pierwsza rzecz. Pierwsze uderzenie ognia będzie, dlaczego to robiłeś. Dlaczego to zrobiłeś? Ewangelizowałem. Leci ogień. Dlaczego to robiłeś? Rozumiem, że taka chmurka wyskoczy. Brak poczucia własnej wartości. Byłem na każdej ewangelizacji. Popróbowałem udowodnić sobie, że jestem kimś, a nie nikim. Już w cholerę wszystkie ewangelizacje poszły. Motywy. Pierwsze kryterium sądu przed Trybunałem Chrystusowym. Ku nagrodą. Dlaczego? Nie co, ale dlaczego? Z jakiego powodu byłeś z tym człowiekiem? Czemu zaprosiłeś go do domu? Dlaczego wyszedłeś za mąż? Dlaczego się ożeniłeś? Druga rzecz, posłuszeństwo prawdzie Chrystusowej. Czy byłeś posłuszny prawdzie Chrystusowej? Czy robiłeś coś na własną rękę? Czy interesowała cię ta prawda? Czy mówiłeś coś do tego dodam albo coś? I po trzecie, ilość uwolnionej mocy Bożego Ducha. Ludzie, my zostaniemy rozliczeni z uwolnienia mocy. Z uwolnienia mocy. Okej? Okay? Tu nie ma czegoś takiego, żeby Ducha Świętego dostaliśmy, zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym i my w tym momencie dla ciebie uwolnimy sobie 3%, tak? Wiesz, że masz obowiązek uwolnienia wszystkiego, co masz. Bo jak nie, to nie będzie korony. Rozumiesz? Że jest litościwy, to da ci czapkę z papieru. Żeby ci na głowę nie leciało. Jak będziesz remonty robił tam w tych złotych domach. Będziesz w grupie remontowej. Ja nie chcę być w grupie remontowej. Ja zawsze chcę być w jakiejś komisji. Rozumiesz, o czym mówię? Ja mam ambicje. Ja zawsze chcę być w komisji. A nie w grupie remontowej. Tutaj robisz remonty, to robię jak dla Pana, to tam nie będziesz robił remontów. Rozumiesz? Bardzo ważne. Tu rób remonty jak dla Pana. To tam nie będziesz remontów robił, tylko będziesz w komisji. Druga odsłona sądu wiecznego do sądu trapienia nad Izraelem podczas wielkiego ucisku.
opisany w Jeremiasza 30:39. Nie będę tego opisywał, słuchajcie sobie tego na podstawach chrześcijańskiej nauki. Izrael będzie miał swój sąd, jest inny sąd, co nie oznacza, że nie dotyczą ich przednie wszystkie sądy, dotyczą. Ale oprócz tego będą mieli jeszcze swój sąd jako naród tutaj na ziemi. Będzie się on odbywał podczas wielkiego ucisku tutaj na ziemi. Kolejną rzeczą to sąd nad nieżydowskimi narodami pod koniec wielkiego ucisku. Tak zwany sąd przed tronem chwały Chrystusowej. Opisany w Mateuszu 25, 31, 46. To te tajemnicze informacje o kozłach i owcach, które dla wielu ludzi są niezrozumiałe. Również nie będę tego dzisiaj wam opisywał, macie na podstawach chrześcijańskiej nauki. Opis sytuacji podczas wielkiego ucisku tam też jest nagrany i bardzo dokładnie opisany. Nie będę teraz tego powtarzał, ponieważ nie będziemy w wielkim ucisku. Wielki ucisk nas nie dotyczy. Mówię dzisiaj o tym, co nas dotyczy bezpośrednio. Ale chcę, żebyście też wiedzieli, że istnieją inne sądy. Sądy, które nie dotyczą ciebie bezpośrednio, ale jako człowiek Boży winieneś o nich wiedzieć. Rozumiejąc, że Bóg jest sędzią wszystkich na różnych odcinkach i różnych poziomach. Kolejna rzecz to sąd nad diabłem i demonami i ludźmi zwiedzionymi przez niego pod koniec tysiącletniego królestwa. Opisane w Apokalipsie Jana w objawieniu 20:70. A także zakomunikowanie w Izajasza 65:20. Odrębny sąd, na którym my już będziemy siedzieć jako sędziowie. Też chcę, żebyście z takimi rzeczami się zapoznawali i o nich wiedzieli na podstawach nauki chrześcijańskiej. Ostatnia odsłona sądu to sąd nad pozostałymi zmarłymi, niezależnymi, nienależącymi do Boga, tak zwany sąd przed wielkim białym tronem, sąd ku potępieniu. Na sąd ten staną wszyscy ludzie, którzy nie oddali życia Jezusowi. Zostaną osądzeni na podstawie swoich uczynków tutaj na ziemi. I zostanie im dana kara, którą będą odbywać w Gehennie. Siła, głębokość rażenia będzie zależna od tego, jakie były ich uczynki. Dlaczego chcę, żebyście rozumieli tą sferę Boga? Ponieważ nie rozumiejąc tej sfery Boga, ograniczamy się do ludzi, którzy myślą, że Bóg to jest pewnego rodzaju zhumanizowana, dobrotliwa postać. Ale jak Michał głosił w zeszłym tygodniu, Bóg jest tylko dobry w granicach prawdy. Poza tym tutaj jest niebezpieczna postać. Niebezpieczna. Niebezpieczna pod tym względem, że nieokiełznana, na którą nie ma wpływu żadnego. Nie ma wpływu. I diabeł bardzo słusznie boi się Boga. I demony bardzo słusznie boją się Boga. I ludzie, którzy nie poznali Jezusa, bardzo słusznie boją się Boga. I niech się boją. Bo mają się czego bać. Po prostu mają się czego bać. I diabeł ma się czego bać, i demony mają się czego bać. Jedyną grupą ludzi, która nie musi się bać, to są odrodzeni z Bożego Ducha ludzie. To jedyna grupa ludzi, która zna Jego jako Ojca. To nasz tatusz, który jednak nie przestaje być sędzią.
Mamy tatę, który z zawodu jest sędzią. Dobrze mieć tatę, który z zawodu jest sędzią. Dobrze w ogóle jest mieć znajomego sędziego. A bardzo dobrze. Rozumiesz? Chcę, żebyś też bardzo dobrze rozumiał, jak ważną rzeczą jest twoje uświęcenie tu na ziemi. Zmiana twojej duszy nie dotyczy tylko tego, żeby ci tutaj się polepszyło. To nie tylko o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyś ty nie miał lęków, żebyś ty nie był osamotniony. To nie tylko o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyś nagrodę odebrał. Ludzie, marzy mi się, że tam w niebie i później dalej na nowej ziemi, pod nowym niebem, w Jeruzalemie, będziemy dalej konkretną ekipą, która będzie zarządzać wszechświatem. Tego chcę i o tym marzę. Rozumiecie? Chcę, żebyśmy chodzili w koronach tam. Chcę, żebyśmy zarządzali wszechświatami. Chcę, żebyśmy sobie wspólnie sądzili diabła. Bardzo tego chcę. Chcę, żebyśmy bili prawo, kiedy demony będą zapędzane przez aniołów do Gehenny. Chcę, żebyśmy bili prawo. Rozumiecie? Razem. To jest bardzo ważna rzecz, że nasze życie musi być ułożone w ten sposób, aby nagrody otrzymać. Paweł mówi jasno, biegnę po nagrodę. Po nagrodę. On w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, ten Paweł. On nie ma, bo ja mówię, idę po nagrodę. Badam swoje intencje. Uwalniam moc. Położyłem życie. Rozumiesz? Chodzę w Bożej prawdzie. Idę po nagrodę. Kiedy upadam, obmywam się w krwi i dalej biegnę po nagrodę. To musi nas interesować. Nie możemy prowadzić życia, no po prostu jestem z Bogiem. Tu coś zrobię, tam nie zrobię, tu poleżę, tam postoję. Wiesz, co to w ogóle jest? Rozumiesz? Co to jest? Wiecie, są takie sklepy spożywcze, jak jestem w różnych miejscach, bywam, żywię się też w różnych miejscach. I są takie sklepy, gdzie tam wchodzę do tych sklepów spożywczych. Czyli wymienię ich nazwy, bo już mam na końcu języka niektóre. Takie sieci. Wchodzę i tam nie ma co kupić do jedzenia, człowiek. Co sobie kupię? Cytrynę? Ja przejdę po tych blokach, mówię, cholera, wszystko takie jest tutaj byle jakie, bo byle jakie jest. Tam nie ma co, rozumiesz, to takie byle jakie. Do tych lodówek podchodzę, mówię, same byle jakie. Jest u nas na środku taki jeden sklep. Ja tam czasem wchodzę, wodę mineralną, żeby poszedł kupić tam. Podchodzę do tego, ja tam bardzo rzadko coś kupię, bardzo rzadko. Bo tam jest sam fajans. Ja mówię, to naprawdę trzeba dużo w ogóle zaangażowania, żeby sam fajans wprowadzać do sklepu. Wiesz, o co chodzi? Sam fajans, ja nie rozumiem tego, to trzeba, bo też są nawet w fajansiarskich hurtowniach coś się dobrego trafia, tam nie ma. Rozumiesz? Sam fajans, sałatki, patrzę na te nawet takie rzeczy, które są gdzie indziej, jakiejś jakości, wziąłem taką sałatkę, no nie? Sałatka warzywna, policzyłem 3 warzywa na przykład. Jaka słaba sałatka warzywna, mówię. Bardzo słaba. Nie kupię tej sałatki, wiesz, o co chodzi, no człowieku. Tak nie może być w naszym życiu. Bóg jest sędzią. To nie ma, że On powie, nie ma problemu. Tutaj bokiem przejdziesz, otworzę Ci tutaj takie dziurę i tą dziurą Cię przepchnę. Chodź! Bo wielu chrześcijan tak myśli, wiesz, a może Pan ma dla mnie inny plan, jak jesteś idiotą. Przecież On nie ma względu na osobę. Mówię, rozumiesz to? Jak to dla Ciebie ma plan inny? A kto Ty jesteś? Mega Chrystus? Jego drugi syn?
dodatkowy, ukryty, faworyzowany. Ja mam dwoje dzieci, ja nie faworyzuję moich dzieci. Rozumiesz? Z moimi dziećmi staram się postępować tak, jak wiem, że Bóg postępuje ze mną. Nie mam względu na osobę, przyglądam się ich intencjom. Ok? Sara jest młodsza 10 lat od Wiktora, a Wiktor jest niezbawionym człowiekiem, nie przyjął zbawienia jeszcze. Jego ustawiam na podstawie prawa z Synaju. A ją biorę i mówię tak, jesteś odrodzona z Bożego Ducha i ochrzczona w Duchu Świętym. Mówię, nie obchodzi mnie, że 10 lat młodsza od niego jesteś. Bierz autorytet i dawaj przykład. Bo to ty jesteś zbawiona. Rozumiesz? On jest pod prawem Synaju, a ty pod prawem łaski. I od obydwojga wymagam takich rzeczy. Nie mam względu na osobę. Bo on taki jest, bo nie mam względu. Ja nigdy nie przypuściłbym, że on mnie potraktuje inaczej niż innych ludzi. Ja w ogóle tego w głowie nie mam. Że Bóg ma dla mnie coś takiego, że to jest Arturek i on Arturka gdzieś tam chodzi. Nikt nie widzi, dobry chłopak, byłeś, mało piłeś. No co? Ja się muszę poruszać w ogóle w prawdach Bożych. Rozumiesz? To nie ma, że jest inaczej. Ja muszę mieć intencje prawidłowe. Tak? Ja muszę uwalniać moc. Od tego jest zależna moja nagroda. Dlatego pracuję nad sobą, udrażniam się, zmieniam się. Rozumiesz? Bo nie chcę byle jakości. Nie chcę byle jakości. I nie chcę w niebie zasuwać na jakimś małym odcinku. W ogóle mnie to nie interesuje. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie chcę. Nie chcę. Zawsze chciałem być w grupie uderzeniowej i nie zamierzam tam gotować na kuchni. Ja się nie nadaję. Żeby podawać pociski człowieku pilotu. Rozumiesz? Bo jestem pilot. Okej? Okay? I nie pójdę na podawanie pocisków. Tak? Po prostu. Błogosławię braci i siostry, co te pociski będą mi tam podawać, ale to niech oni mi podają, a ja będę latał. Bo ja po to idę. Znam siebie, wiem o co mi chodzi w życiu, idę po nagrodę. I ty musisz mieć tą mentalność, dlatego ci mówię o Bogu, który jest sędzią. To nie ma pata. Dlatego jak będziesz przechodził taką granicę w myślach swoich, o, nie muszę tutaj, mogę sobie wchodzić w takie kompromisy, sobie tak żyć, albo chodzę z jakimś tam demonem, sobie jednym, drugim, piątym, jeszcze sobie pochodzę z nim trochę, nic się nie stanie. Proszę cię. No nie rób tak. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, mówi słowo. Dziś. A nie, leżę i czekam. Druga grupa, nie, leżę i czekam. Na to nie czekasz. Na poruszenie Pańskie. Pan czy jak cię poruszy Pan? Co ty robisz w ogóle? Czy masz jasno określone rzeczy? Jasno, jaśnie nie można. Światło przyszło na świat. Tak? Albo sobie olewam jakiś temat. Gdzieś tam lecę, a sobie ten olewam. To się nie stanie. Wszystko jest dobrze. Ale w tematach finansów to nie są takie ważne sprawy dla Boga. Tak. Mogę być degeneratem tutaj. Nie możesz. Przecież staniesz przed Trybunałem Chrystusowym, on ci weźmie. Człowieku, on ci wszystkie sprawy finansowe wywali do przodu. To też tam robił. Nic. A teraz ci pokażę, co mogłeś. I wtedy się zdziwisz. Jak ci na następnym telebimie wyświetli wszystkie twoje możliwości, których nie zrealizowałeś.
I pokazać tak. Tu mogłeś zarabiać, tam mogłeś zarabiać, tam mogłeś zarabiać. Dlaczego nie zarabiałeś? A bo ja myślałem, panie, że tu się zarabia. Bo mówi, tam się wegetuje, uczyłem cię tego. To było miejsce wegetacji. Postanowiłeś wegetować. Wegetować. Tak? Rozumiecie, że żadna dziedzina naszego życia, ona nie zostanie pominięta przed sądem? Żadna. Żadna. Rzeczy, które wydają się najbardziej banalne. Rozumiesz? Jak to, że ci nogi śmierdzą i nie uważasz, że to jest ważne. Jak sam będziesz chodził z tymi nogami całe życie, to nie jest ważne, rozumiesz? Bo to nie będzie miłosne, jak będziesz sam z tymi nogi wąchał. Ale jak twoje nogi śmierdzą komuś, a ty to olewasz, rozumiesz mnie? To się nazywa grzech. Grzech. Nie grzybica. Też ma grzech. Bo miłość bliźniemu zła nie wyrządza. A jak twoje nogi śmierdzą komuś, to wyrządzasz mu zło. Bo on się nie może skoncentrować, jakiś taki chodzi zawirowany. Rozumiesz? I na przykład wyjdzie jego samochód potrąci. Zabiłeś człowieka, proszę ciebie swoją niefrasobliwością w chwili osobiście. No to mało ważne, nogi mi śmierdzą. To grzech! Ty musisz rozumieć to, że to tak działa. Całe nasze życie pójdzie pod sąd. Całe życie. Twoje słowa, twoje gesty, twoje zachowania wobec innych ludzi, wszystko pójdzie pod sąd. I ja jestem z tym oswojony na dzisiaj, rozumiecie? Ja się w ogóle tego nie boję, bo ja się Boga nie boję. Bo to jest mój tatuś. Tak? Mam z nim głęboki, wewnętrzny, duchowy, emocjonalny związek. Ale wiem, że zostanę osądzony. I żyję w ten sposób, tak? Żeby przed tym Trybunałem Chrystusowym stanąć prawidłowo. Tak właśnie tam zamierzam stanąć. Prawidłowo. Nie wiem, ile tutaj, osiągnę, jakie rzeczy trudno mi powiedzieć. Natomiast dziś się nie zajmuję zastanawianiem tym, tylko zbieram to wszystko do kupy. Chcę, żeby moje życie miało najwyższą jakość. Dlatego, że rozumiem, że Bóg jest sędzią. A więc proszę cię, nie olewaj dziedzin swojego życia. Nie mów sobie, o to jakoś to będzie, bo jestem pod łaską. To właśnie człowieku, no to jeszcze lepiej, to trochę gorzej masz. Bo teraz okazuje się, że masz takie możliwości, których poza łaską byś w ogóle nie miał. A dzisiaj nie masz. Chcę, żebyście z tym zostali, żebyście zrozumieli. Chcecie sobie głębiej przeanalizować tematy sądów Bożych, to fundamenty podstawy chrześcijańskiej nauki. Też na niektórych szkołach wiary, o tym mówię, to temat szeroki. Ale to, co nas dotyczy, to jest to, o czym dzisiaj mówię. Reszta nas nie dotyczy. Reszta nas nie dotyczy. Nie dotyczy nas pozostałe odsłony sądów. Bo my tam nie będziemy najwyżej w miejscu sędziów, tak? A wtedy zapoznamy się z protokołem i będziemy wiedzieli, jak działa. To nie będzie kłopot. Ale to nas dotyczy. Stańmy proszę. Ojcze, ja modlę się teraz. Dziękuję Ci za to słowo. Ja dziękuję Ci, że Twoje słowo jest jak młot, jak miecz. I że ono, Ojcze, zabezpiecza, ochrania i uzdalnia. Ojcze, ja modlę się teraz, aby to słowo dotarło głęboko do ludzi. Ja chcę, żeby to światło Ciebie jako sędziego, wszystkich ludzi, przeniknęło każdego z nas. Ojcze, ja modlę się teraz, aby to słowo wpłynęło na nasze decyzje życiowe. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem żywym. Że to, co robisz, jest wieczne i święte. Amen.